Witam. Jednostki ukraińskie wysadzają mosty w Bachmucie i okolicach. Rząd dementuje doniesienia o odwrocie. Biorąc jednak pod uwagę, że tych mostów niewiele zostało, bo główny nie działa już od miesięcy, a to nie jest jakieś duże miasto, no to trudno tutaj mówić o czymś innym. Nieoficjalnie USA od dawna doradza rządowi w Kijowie wycofanie się z miasta. Rozkaz odwrotu miał już nawet paść, ale potem albo został zmieniony, albo no w tych trudnych warunkach ten odwrót idzie opornie, bo póki co to się udało kilka jednostek do Bachmutu wpuścić, żadna jednostka natomiast miasta jeszcze nie opuściła. Poza tym zaskakująco mało się teraz dzieje. Front jakby przystopował, obie strony nie wyprowadzają ataków. Do 15 miała rozpocząć się ta wielka rosyjska ofensywa. I choć ten termin już nie wchodzi raczej w grę, no to Rosjanie trzymają bardzo duże siły na północnej granicy i generalnie mogą użyć ich w każdej chwili. Prezydent USA Joe Biden ma przyjechać 20 do Polski. Ma się tu też spotkać z Zełańskim, co oznacza, że on tutaj będzie. I nie łudźcie się, my tu jesteśmy tylko miejscem konferencji. Znaczy coś tam oni może z Tudą pogadają, ale my tutaj nic nie załatwimy. Nie sądzę też, by była to wizyta przyjemna i dla samego Zełańskiego. W Europie nic nie załatwił, podobnie w Wielkiej Brytanii, która jest dużo bardziej bojowo nastawiona niż USA. Dostawy broni coś ostatnio ucichły, już i w samej Ameryce, nawet w tych gazetach prowojennych, mówi się o tych prośbach o uzbrojenie jako czymś nierealnym. Pytanie tylko co dalej. Ukraina miała bronić Bachmutu, dopóki nie dostanie czołgów i samolotów z zachodu, a w tej chwili jedyna nadzieja na wygranie tej wojny pryska. Na terenie Polski i Litwy powstaje kolejna białoruska organizacja patriotyczna, mająca walczyć na Ukrainie, pospolite ruszenie. W przeciwieństwie do tego słynnego pułku Kalinowskiego, byłaby to jednak organizacja podległa Radzie Koordynacyjnej, czyli organizacji powstaje wokół Swietłany Cichanouskiej. Pułk Kalinowskiego to połączenie kilku organizacji walczących na Ukrainie już od 2014 roku, więc ich polityczna przynależność leży właśnie na Ukrainie. Tak, jest to jednostka mocno powiązana z zachodniczym korpusem Ukrainy, czyli tymi wszystkimi oszołomami z prawego sektora. Ta Rada Koordynacyjna do spraw przekazania władzy na Białorusi, bo tak to się dokładnie nazywa, rości sobie prawa do bycia uznawanym za legalną władzę. No tylko nie posiada żadnego nawet teoretycznego organu do egzekucji tejże władzy. No i tutaj w tym pospolitym ruszeniu można doszukać się czegoś w rodzaju pierwszego organu państwowego, czyli Wojska Wolnej Białorusi, wysłanego jako jednostki sojusznicze teoretycznie niezależnego państwa, co miałoby w jakiś sposób zwiększyć legitymizację tego środowiska, podobnie jak zrobili to z uznawaną tylko przez Ukrainę Republiką Iczkerii i batalionem specjalnym Ministerstwa Obrony tejże republiki. Oczywiście jak to wpłynie realnie na sytuację polityczną, to wszyscy wiemy. Choć te wszystkie oddziały międzynarodowe to w sumie i tak jest więcej propagandy i polityki niż realnej siły, no ale to zawsze trochę mięsa armatniego, którego Ukrainie brakuje. Ośrodki werbunkowe mamy aż w 5 miastach w Polsce i 2 na Litwie. Najwyższe szacunki, czyli te od Bielsatu, mówią o 150 ochotnikach, przy czym część nie jest nawet Białorusinami. Nawet jak ta liczba jest prawdziwa, a Bielsat jest tu bardzo zaangażowany, no to generalnie szału nie ma. Szkoda tylko, że Polska jest w to zaangażowana, bo jedynym realnym skutkiem tego cyrku będzie pogorszenie naszych i tak słabych relacji z Białorusią, a tym samym sytuacji polskiej mniejszości w tym kraju. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało USA do wyjaśnienia sprawy wybuchu gazociągu Nord Stream po artykule opublikowanym wcześniej przez Seymoura Hersha. To pokazuje, że Chiny nadal zapewniają Rosji wsparcie dyplomatyczne. I takim to jest na rękę, na tym generalnie polegają prawdziwe sojusze. U nas pod tym pojęciem się najczęściej kryje relacja pan-wasal, a w naszym przypadku bardziej pan-niewolnik. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu Wojny na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.